witam bardzo serdecznie we wtorek o poranku 7 września Słowem Bożym, które zostało na dzień dzisiejszy wyznaczone i które będzie nam towarzyszyło, które czytam z 5 Księgi Mojżeszowej, z 2 rozdziału, 7 wiersza i z Ewangelii Mateusza, z 16 rozdziału, 18 wiersza. Pan Twój Bóg czuwał nad Twoją wędrówką przez tę wielką pustynię. A Jezus powiedział Piotrowi: bramy piekielne nie przemogą mojego kościoła. Rozpoczynamy nowy dzień. Przed nami kolejne plany, kolejne marzenia, kolejne rzeczy do zrealizowania. I w tym wszystkim, co na dzień dzisiejszy zaplanowaliśmy, pragnie towarzyszyć nam Boże Słowo. Słowo, które jest wyjątkowe. Słowo, które dodaje otuchy, które dodaje nadziei, które sprawia, że na twarzy pojawia się uśmiech, bo to Bóg Wszechmogący przemawia do ciebie, do mnie, do nas wszystkich i mówi, zapewnia nas o tym, że będzie nad nami czuwał, będzie o nas się troszczył, będzie o nas dbał. Pozwolił nam dzisiejszego poranka po raz kolejny wyruszyć w przepiękną podróż. Rozpoczyna się kolejny etap naszego życia, kolejny dzień, przed nami kolejne godziny, kolejne minuty, kolejne sekundy, które możemy w przepiękny sposób wykorzystać i które możemy wspaniale przeżyć ze swoimi ukochanymi, najbliższymi. Możemy dać świadectwo naszej wiary, możemy dać świadectwo tego, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Bóg Wszechmogący pragnie czuwać nad naszą wędrówką. Ta wędrówka nie zawsze jest łatwa. Ta wędrówka nie zawsze układa się po naszej myśli. Czasami potykamy się o kamienie, leżą jakieś kłody problemów, jakieś problemy, kłopoty się pojawiają. Wszystko to sprawia, że niejednokrotnie brakuje nam siły. Wszystko to sprawia, że niejednokrotnie brakuje nam nadziei, że upadamy, że popełniamy błędy, że po prostu czasami nie jesteśmy w stanie zrealizować tego wszystkiego, co sobie zamierzyliśmy, zaplanowaliśmy i to sprawia, że jesteśmy podłamani, czasami może nawet i poddenerwowani. Ale wierzę w to, że w naszym życiu, w naszej codzienności jest więcej momentów radosnych. Tych, które napawają nadzieją, te, które sprawiają, że serce jest spokojniejsze. Te momenty sprawiają, że ze spokojem spoglądamy w swoją przyszłość, bo Bóg czuwa nad naszą wędrówką. I choć czasami nie układa się po naszej myśli, choć czasami dopada nas choroba, zmęczenie, sprawia to wszystko, że człowiek jakoś nie ma ochoty wstawać do nowego dnia, to pamiętaj, jeżeli znajdziesz się w takim momencie, w takiej chwili upadku, załamania, o tym, że Bóg nad tobą czuwa. Otacza cię miłością, otacza cię swoją łaską, pragnie ci błogosławić i przypomina, że żadne bramy, a tym bardziej bramy piekielne nas, ciebie, mnie, wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa nie przemogą, bo nie ma takiej siły, nie ma takiej mocy, która może zwyciężyć Boga. On jest wszystko ponad tym. On jest ponad naszymi słabościami, On jest ponad naszymi problemami, On jest naszą ucieczką, naszą pomocą, naszym wsparciem. Tego wam życzę, moi kochani, tobie, siostro i bracie w Jezusie Chrystusie, aby ten przepiękny wtorkowy poranek i cały dzisiejszy dzień był przez Boga błogosławiony, byś w Bogu odnalazł nadzieję, pomoc, wsparcie, pocieszenie, zrozumienie, wszystko to, czego w życiu ci brakuje. A jeżeli układa się wszystko po twojej myśli, to dziękuj Bogu, wielb i chwal Jego wspaniałe, cudowne imię za to, że błogosławi, że pomaga, że wspiera. Zostańcie z Bogiem, a na zakończenie chciałbym wam jeszcze przeczytać przepiękną modlitwę Arno Pytrza, który zmarł w 1956 roku, a modlitwa, te słowa brzmią tak. Droga wiedzie w nieznane, nikt nie zna celu i czasu. Obecność Boga pociesza nas i nieważne, jak zła pogoda się zapowiada, gdy Ty, Panie, będziesz nam towarzyszył. Wszystkiego dobrego wam życzę. Zostańcie z Bogiem. Pozdrawiam z przepięknego Kluczborka, z przepięknego kluczborskiego lasu. Wszystkiego dobrego, pięknego, błogosławionego dnia wam życzę. Do zobaczenia.